Monika Sołkowska, witam Państwa i zapraszam na informacje. Pierwszy etap remontu wiaduktu w Boguszowie-Gorcach został ukończony ku uciesze mieszkańców i użytkowników drogi, która łączy dzielnicę Kuźnice z osiedlem krakowskim w Boguszowie. Mieszkańcy z niecierpliwością czekali na pozytywne zakończenie prac, ponieważ jest to najszybsze połączenie pomiędzy obiema dzielnicami Boguszowa, a jak dotąd wszyscy, zarówno zmotoryzowani, jak i piesi, musieli pokonywać znacznie dłuższą drogę do pracy czy do szkoły. Muszę powiedzieć, że od 1 grudnia już jest czynny przejazd przez wiadukt drogowy łączący ulicę Rejmonta z ulicą Kostecką. Tutaj w gminie Boguszów-Gorce, które łączy tak na dobrą sprawę dzielnicę Kuśnic z krakowskim osiedlem. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście dotrzymaliśmy słowa. Do 28 grudnia mówiliśmy o tym, że będzie uruchomiony tutaj przejazd przez ten wiadukt drogowy. Udało się go wcześniej zrealizować dzięki naprawdę dobrej współpracy z firmą Zakładem Inżynierii Lądowo-Wodnej JAS Kunic. Na pewno jest to inna firma niż ta, która poprzednio przystąpiła do wykonania tych robót i tak na dobrą sprawę, gdyby nie opieszałość firmy HECO z Włocławka, mielibyśmy ten temat zakończony do 30 listopada. Na pewno byłyby wszystkie te roboty wykonane. Natomiast muszę powiedzieć, że zaplanowaliśmy ten drugi etap remontu tego wiaduktu drogowego do końca, właściwie do 10 czerwca 2013 roku. W końcu coś się ruszyło. Moim zdaniem teraz to już całkowicie inaczej wygląda niż poprzednio, jak ten most wyglądał. Jeszcze parę niuansów, widać, że są jakieś dziury, to wystarczy tylko podłatać, zrobić i jeszcze kładka dla pieszych by się przydała, nie? To jest takie moje zdanie. Po samym ruchu, który tutaj widać, to znaczy, że to było potrzebne. Przez to, że ta droga jest teraz odnowiona między Kuźnicami, jednym mostem a drugim, to teraz większy ruch jest aut, nie? Starostwo powiatu wałbrzyskiego, które zleciło remont wiaduktu, nie przewidziało natomiast nierzetelności firmy, która wygrała przetarg na roboty drogowe. Okazało się, że firma ta nie wykonała zadania i starostwo musiało wyłonić nowego wykonawcę, który ukończył zaplanowany etap remontu na miesiąc przed wyznaczonym terminem. Tym samym zleceniodawcy mogli dotrzymać obietnicy ukończenia remontu. Mimo przejezdności drogi przez wiadukt, remont nie został jeszcze ukończony. Muszą być wykonane jeszcze kładki dla pieszych, barierki oraz ma być położona nowa nawierzchnia asfaltowa. Tak jak wspomniałem, ten drugi etap jest planowany w 2013 roku. Będą tu wykonane i poręcze, będzie też wykonana kładka dla pieszych, jak również warstwa asfaltu. I to jest przewidywane, tak jak już wstępnie powiedziałem, do 10 czerwca 2013 roku. Z przykrością tylko muszę jeszcze raz potwierdzić to, że wykonawca, który przystąpił do wykonywania tych robót przy tym pierwszym etapie, okazał się takim wykonawcą, który był niesolidny. Czyli tak na dobrą sprawę, nie zawsze oferta, która jest najtańsza, jest ofertą najlepszą. Nierzetelny wykonawca pierwszego etapu robót, z którym zerwano kontrakt, będzie musiał zapewne wypłacić starostwu wysokie odszkodowanie. Oczywiście, wyliczyliśmy już w tej chwili te kary, które powinien zapłacić wykonawca, który odstąpi od wykonania akurat tych robót. Na pewno spotkamy się w sądzie. Całość prac ma zostać zakończona do końca pierwszego półrocza 2013 roku. Czy tym razem obejdzie się bez komplikacji? Okaże się już wkrótce. Choć Wigilia przypada dopiero na 24 grudnia, to zwyczajowo na kilka dni przed odbywają się spotkania wigilijne różnych środowisk. Podczas spotkań przy stole zasiadają wspólnie zarówno mieszkańcy poszczególnych dzielnic, jak i członkowie wspólnot samorządowych, stowarzyszeń czy placówek oświatowych. Jedno z takich spotkań wigilijnych odbyło się w Radzie Wspólnoty Samorządowej Sobięcin, gdzie przy wspólnym stole zasiadły dzieci. Tradycyjnie po przywitaniu przez przewodniczącego RWS Sobięcin Romualda Lindnera oraz proboszcza parafii świętego Józefa Tadeusza Wróbla wszyscy obecni na sali dzielili się opłatkiem. Drogie dzieci, szanowni opiekunowie, zbliżają się święta Bożego Narodzenia, jedne z najbardziej radosnych, szczęśliwych świąt. Ja z mojej strony, ze strony Rady Wspólnoty Samorządowej Sobięcin Kraj, życzę Wam wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, szczególnie w szkole, aby się Wam jak najlepiej wiodło. Drogie dzieciaki, pragnę wszystkim złożyć najserdeczniejsze życzenia, żeby te święta przyniosły wszystkim radość, żeby te święta były czasem szczęśliwie przeżytym,
szczególnie w gronie bliskich, przyjaciół i żeby ta radość nie ograniczała się tylko do choinki, prezentów, ale byście też znaleźli drogę do źródła tych świąt. A co jest źródłem tych świąt? Zwyczaje tylko i to, co na stole i pod choinką? Czy źródłem jest Chrystus, który się rodzi, prawda? Dlatego też, jak teraz życzę wam, żebyście odnaleźli radość i szczęście, to też pragnę każdemu życzyć, żeby odnalazł Jezusa, który przychodzi, nie patrzy na zimno, nie patrzy na różne sytuacje, nie patrzy na człowieka, czy dobry, czy zły, ale pragnie przyjść do każdego, by go przemieniać i by go ubogacać i darzyć radość. Tego wam z serca życzę. I zawsze jest tak, że przy opłatku, to pewnie się już nie spotkamy, przynajmniej może nie jesteście z nimi, składa się również życzenia na nowy rok. Niech i on będzie szczęśliwy, niech przyniesie same sukcesy, same radości, same zwycięstwa, promocje do następnej klas, piątek i szóstek w dzienniku. No i tak patrzę i życzę wam też i kochających wszystkich domowników. Wszystkiego dobrego. Przełamiemy się teraz okładkiem za nim. Zanim jednak dzieci przystąpiły do spożywania wigilijnych potraw, wystąpili przed nimi ich rówieśnicy. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają. Podobnie jak w wielu innych miejscach, tak i w domu dziecka Katarina w Nowym Siodle odbyło się spotkanie wigilijne, w którym uczestniczyli podopieczni domu dziecka oraz placówki szkolnej dla dzieci i młodzieży niesłyszących i niedosłyszących w Nowym Siodle. Dzieci z domu dziecka przygotowały specjalny pokaz jasełkowy dla wszystkich zaproszonych gości. Serdecznie witamy wszystkich miłych gości. Chcemy wam dziś sprawić wiele radości. Jeśli się zdarzą pomyłki czasami, to wy nam wybaczcie i pomóżcie brawami. Idziemy tu do was z Nierada Kolędą. Ciekawe tu rzeczy opowiadać będą. Jako, że Polacy w tradycji to mają i co roku o tej porze jasełka przedstawiają. Więc my także z weselem chcemy kolędować i małą Jezusowi serca ofiarować. A zatem prosimy, niech każdy posłucha i w radosnym nastroju nie nadstawi ucha. Uczcimy pieśniami i swymi sercami Boga między nami. Już wszystkie światła pogasły i w lesie śpią zwierzęta. Już wszystkie głosy ucichły, to noc zaczęła się święta. Panu, zaśpiewali skocznie. Teraz się pojedziemy, nim dziecię odpocznie.
Lecz nie smućmy się, że trzeba tylko do żyweczka. Zabierzemy swoje serce. Miłość w ciągnąć. Niech wam Bóg zapłaci i goście nasi mili, żeście dziś Jezusa tak pięknie uczcili. Pokaz jasełkowy przedstawił również dzieci i młodzież z ośrodka dla niedosłyszących. Był zrealizowany w nieco innej formie niż tradycyjne przedstawienia jasełkowe. Zwłaszcza, że aby zrozumieć przekaz, trzeba było oglądać spektakl z uwagą, ponieważ poza przerywnikami wokalnymi wykonywany był w formie pantomimy. W przedstawieniu dzieci oraz zaproszeni goście zasiedli przy wspólnym stole, gdzie wysłuchali biskupa diecezji świdnickiej Adama Bałabucha, po czym wszyscy tradycyjnie podzielili się opłatkiem. Nagrody o wartości kilku tysięcy złotych oraz uhonorowania osób i instytucji, które wyróżniały się w 2012 roku w sferze biznesu, kultury, polityki i sportu. Rozpoczyna się czwarta edycja prestiżowego plebiscytu Kryształy i Kamienie, organizowanego przez Stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej i Tygodnik 30 Minut. Patronat nad imprezą objęła m.in. posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Plebiscyt obejmuje swoim zasięgiem region Wałbrzysko-Świdnicki. W marcu przyszłego roku już po raz czwarty wręczone zostaną statuetki w takich kategoriach jak kulturalne, sportowe, pozarządowe, samorządowe, polityczne i akademickie kryształy. Wzorem lat ubiegłych wyłoniony zostanie również kryształ wśród pracodawców. Nasz plebiscyt to nie tylko uhonorowanie tych najlepszych, ale to także wsparcie finansowe dla sektorów, które naszym zdaniem ciągle wsparcia wymagają. Tradycyjnie nagrody finansowe odbiorą ci, którzy zwyciężą w kategorii kulturalny kryształ, kryształ pozarządowy, kryształ sportowy oraz kryształ akademicki. Podczas uroczystej gali przyznany zostanie także kamień, czyli wydarzenie uznane przez nominujących za porażkę roku 2012. Nowością jest jednak tytuł Super Kryształ, czyli nagroda dla osoby, firmy, organizacji bądź przedsięwzięcia, które zdaniem kapituły konkursu zasługuje na szczególne wyróżnienie. Przypomnijmy, że w pierwszej fazie plebiscytu to państwo decydują, które kandydatury walczyć będą o prestiżowe statuetki. Rozpoczyna się właśnie przyjmowanie nominacji, które należy nadsyłać z krótkim uzasadnieniem do organizatorów imprezy.
Można to robić za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Formularze są do pobrania na stronach internetowych www.30minut.pl albo na stronie internetowej www.kryształyikamienie.pl. Z nadesłanych kandydatur kapituła konkursu składająca się z przedstawicieli różnych środowisk wyłoni 5 nominowanych w każdej kategorii. Od tego momentu wszystko będzie w rękach czytelników, widzów i internautów, którzy w drodze głosowania za pośrednictwem SMS-ów wybiorą zwycięzców plebiscytu. W poprzedniej edycji walka toczyła się do ostatnich minut, a wyniki poznaliśmy dopiero podczas gali finałowej. Na tym kończymy dzisiejsze wydanie informacji. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe tradycyjnie już jutro. Do zobaczenia.